Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy zapowiedź nowej FNAF-owej gry, która wychodzi w przyszłym roku i zapowiada się naprawdę interesująco. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie, co prawda króciutki, zwiastun tej gry, jednakże mówiący całkiem sporo. Dodatkowo mówimy kilka interesujących rzeczy wokół niej oraz pokminimy nad tym, czego możemy się od niej spodziewać. Dodatkowo mówimy bardzo ciekawy kolab, który w przyszłości miejsce będzie miał między FNAF-em a Dead by Daylight. Uważam, że będzie naprawdę mocno, moi drodzy, nim zaczniemy, stawcie suba na kanale. Wciąga pod tym filmem wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i drugi kanał, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Zatem wczoraj wieczorem SteelWool Studios ostatecznie podzieliło się z nami nową FNAF-ową grą, albo przynajmniej jej zapowiedzią. Żeby zobaczyć przyszłość, czasami musisz najpierw zrozumieć przeszłość. Zupełnie nowy, oryginalny koszmar w uniwersum Five Nights at Freddy's. I co do faktycznego znaczenia tego zdania przejdziemy sobie za moment. Najpierw rzućmy okiem na 43-sekundowy trailer, który ci puścili do internetu. Sam zwiastun w sumie nie pokazał zbyt wiele, poza zbliżeniem na pozytywkę, z której wychodzi postać, którą najpewniej jest Mimik. Mimik również jest obecny w tytule samej gry. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Sekret Mimika. Naprawdę nie dało się zrobić bardziej basic tytułu dla tej gry, co nie? Więc tak samo jak spekulowałem rok temu, kolejna FNAF-owa gra będzie skupiać się właśnie na postaci Mimika, co jest w sumie najprostszym możliwym ruchem, jaki mogli zrobić. Ale zresztą to bardzo dobrze, bo Ruin w sumie bardziej namieszało, niżeli cokolwiek miałoby wyjaśniać, a umówmy się, nie każdemu chce się czytać książki, żeby zrozumieć origin jakiejś postaci. Sam swego czasu nagrałem w ogóle film o samym Mimiku, gdzie przedstawiam swoje myśli na jego temat, więc możecie sobie go obejrzeć po zobaczeniu tego materiału. Interesująca jest tutaj fraza o tym, że najpierw musisz zrozumieć przeszłość, żeby zrozumieć przyszłość. Oczywiście, moim zdaniem, odnosi się to do fenomenu, jakim jest Fallfest, o którym słyszymy od bardzo dawna i powoli zaczynają pojawiać się w internecie jakieś teorie na jego temat. W skrócie, Fallfest jest wydarzeniem powiązanym z cyrkiem, karnawałem, które było nam dosyć mocno wpajane już od pierwszego Help Wanted. Najpewniej wówczas coś istotnego dla całokształtu serii się wydarzyło, uważam, że będzie to Origin Mimika. I przede wszystkim myślę, że powinniśmy tam dostać trochę dodatkowego kontekstu co do wydarzeń Security Breach'a, które zdecydowanie wymagają czegoś więcej, jakby tam nie ma fundamentów. Poniekąd Ruin zaprzecza oryginalnemu Security Breach'owi, nie wiadomo, które zakończenie jest które. W ogóle jest to takie dziwne po prostu. Patrząc z perspektywy tych kilku lat, Security Breach jest dosyć sporym bałaganem od samego początku, kiedy najpierw wszyscy mieliśmy wrażenie, bo absolutnie wszystko na to wskazywało, że zakończenie z Burn Trapem jest prawdziwe i że Afton przeżył. Później nagle okazuje się w Ruin, że w sumie to nie, że to był Mimik, ale nawet nie wiadomo. To jest tak popaprane, że ciężko w ogóle o tym mówić. Być może kiedyś zrobię nawet z tego osobny materiał, gdzie trochę po prostu pogadam o tym, jak nielogiczny jest Security Breach w wielu miejscach. I tego, czego na pewno oczekiwałbym od tej nowej gry, to poukładania tego wszystkiego, bo zdecydowanie poukładania to wymaga. Idąc dalej, interesujące jest to, że Mimik, czy ta postać na samym końcu, wychodzi z pozytywki. Dodatkowa sama postać jest bardzo podobna do swego rodzaju klauna. Moim zdaniem jest to ogólnie Mimik, aczkolwiek uważam, że ten klaun nawiązuje oczywiście do cyrku, cyrk, karnawał, Fallfest. Więc to będzie raczej jeden z głównych tematów tej nadchodzącej gry, jak zresztą bardzo wiele osób zakładało. Dodatkowo tuż przed ujawnieniem tytułu miejsce ma swego rodzaju zmiana kliszy, że tak powiem. Coś charakterystycznego dla tych starych kamer, starych aparatów, takich serio starych. Kiedyś używałem tego efektu, kiedy starałem się, żeby moje filmy właśnie przypominały tamte rzeczy i starałem się go imitować. I w momencie, kiedy owa klisza przeskakuje na kilka klatek, widzimy liczbę 1979. Co kurna, nie ma opcji, że jest przypadkiem i absolutnie potwierdza fakt, że nadchodzący FNAF miejsce będzie miał w 1979 roku, czyli przed wszystkimi grami, przed wszystkimi wydarzeniami, które widzieliśmy. To będzie gra FNAF-owa posunięta najdalej w czasie, albo najwcześniej. Co również ma naprawdę sporo sensu, patrząc na mowę o przeszłości i przyszłości. Żeby zrozumieć przyszłość, czyli to, co dzieje się w Security Breach i w Ruin, musisz cofnąć się do przyszłości, do 1979 roku, kiedy dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat Mimika. Co jest szczerze zajebiste, bo mnie trochę zmęczyły te ostatnie FNAF-y, które są trochę zbyt kolorowe, a myślę, że taki powrót do tych trochę starszych czasów, starszych, nieidealnych, może brudnych technologii z tych poprzednich lat, będzie naprawdę czymś odświeżającym i w końcu ciekawym.
bo nachalne pchanie się w tą przyszłość, no jakoś tak, nie wiem, nie siada mi. No i podsumowując, mega fajnie, podoba mi się to. Gierka wychodzi w przyszłym roku, ciekawe czy nowego FNAF-a dostaniemy przed GTA 6 czy po GTA 6. To jest absolutnie najważniejsze zagadnienie. Trochę sobie poczekamy, jestem na pewno zainteresowany tym, co Steelwolf w tym momencie gotuje i mam nadzieję, że wiecie, do 3 razy sztuka, może teraz dowiozą. Nie, że poprzednie produkcje mi się nie podobały, były spoko, ale no sporo rzeczy gdzieś tam jakoś mnie kuło w oczy, nie? A cóż, pożyjemy, zobaczymy, trailer trochę króciutki, ale chyba niekoniecznie miał nam pokazywać coś więcej poza tytułem i ewentualnym pomysłem na to, co jest dookoła gry. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec w tym odcinku, bo pojawiła się jeszcze jedna informacja. Ja muszę wam powiedzieć coś bardzo szczerze od serca. Na przełomie 2021 roku i 2022 roku grałem sporo w Dead by Daylight. Naprawdę mocarnie mi ta gra się działa. Lubiłem grać z killerkiem, survem, było super. Do momentu, kiedy IMO trochę tej gry nie zepsuli, po update'cie bodajże w czerwcu 2022 roku, wtedy od tej gry się odbiłem. Starałem się wrócić parę razy, ale było cinko. W każdym razie teraz zaczyna to wyglądać obiecująco, że pewnie będę musiał się znowu tą grą zainteresować, gdyż poza interesującymi update'ami, które niekoniecznie mogą was interesować, pojawiła się oficjalna zapowiedź kolabu pomiędzy Five Nights at Freddy's a Dead by Daylight. Jeżeli ktoś nie wie, Dead by Daylight jest grą, gdzie jako survivor mierzysz się z killerem i musisz po prostu uciec z mapy. Zanim ten po drodze cię zabije, tam musicie powiesić na haku, ewentualnie coś tam, nie wgłębiajmy się w to. Ewentualnie z drugiej strony samemu możesz wcielić się w killera, takiego jak na przykład do tej pory Michael Myers, Bubba Leatherface, nie wiem czy go usunęli w końcu czy nie, ja tam go mam. Pinhead, Chucky, Billy, no sporo tego jest. I teraz ostatecznie dowiadujemy się, że będą oni kolaborować z FNAF-em. I ludzie naprawdę długo na to czekali, sam też swego czasu, kiedy grałem w DBD, bardzo wyczekiwałem takiego announcementu. Jeżeli sam miałbym wytypować animatrona, którym będziemy grać, nie ma jakiejkolwiek innej możliwości, żeby killer, którego dadzą, nie był Springtrapem. Jeżeli to będzie cokolwiek innego, to będzie strasznie. Ale jak będzie to Springtrap, to będzie goated. Jak miałbym spekulować co do mapy, jaką mogą nam dać, nie wydaje mi się, żeby dawali coś z nowszych FNAF-ów, w sensie jakby dali Mega Pizzaplex, gówno jak w bordę strzelił, to byłby koniec, jakby nie grałbym w to. Więc według mnie najpewniej dadzą Fazbear's Fright, jakby mieli dać Springtrapa, jak nie, to którąś wersję Freddy Fazbear's Pizza. Ale bardziej obstawiałbym mimo wszystko Fazbear's Fright, byłoby super, grałbym w to, wróciłbym do tej gry, mimo wszystkiego, mimo wszystkich rzeczy, jakie mi się tam nie podobają. Przynajmniej na kilka posiedzeń, żeby poczuć tego FNAF-a w DBD, na którego kiedyś dosyć mocno czekałem. Wiemy, że FNAF X DBD miejsce będzie miał w 2025 roku. Cóż, pozostało nam czekać, ja się jaram, miejmy nadzieję, że dowiozą i w tym odcinku to byłoby na tyle. Wiem, że dzisiaj miałem robić streama z Five Labs at Freddy's, niemniej pracuję dla was nad naprawdę mocnym filmem, którego mimo wszystko, no tematyka trochę mnie dotknęła, nie powiem. Mowa tutaj mianowicie o filmie na temat Lazy Games, naprawdę przerażającego tematu. Aktualnie kończę ten materiał, najpewniej na kanale pojawi się on w dniu jutrzejszym. Będzie całkiem długi, będzie trwał około 40-50 minut i przejdziemy przez całe to okropieństwo, jakie Lazy Games ma do zaoferowania. I to będzie jeden z najmroczniejszych filmów, jakie kiedykolwiek zrobiłem i najmroczniejszych tematów, jakie kiedykolwiek omówiłem. Jeżeli ktoś czeka na moje rzeczy muzyczne, jestem perfekcjonistą, musiałem to jeszcze trochę dopracować, w każdym razie rzeczy te wychodzą w przyszłym tygodniu. Będą to dwie piosenki w ramach jednego singla, wszystko pojawia się w przyszłym tygodniu. Wielkie dzięki wszystkim osobom, które na to czekały. Tymczasem moi drodzy, słyszymy się w kolejnych filmach, mówi Zmondar, siemano, cześć.